Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i dzisiaj odpowiem Ci na ciekawe pytanie. Czy jak chcesz zostać kierowcą zawodowym, to czy oszukiwać lekarza, że nosisz soczewki kontaktowe, czy nie oszukiwać? No, być albo nie być, oto jest pytanie. Czy to oszustwo coś Ci da, prawda? Jakie będziesz z tego miał korzyści, ale jakie z tego mogą być też konsekwencje? Tradycyjnie zapytanie internauty. Oglądam trochę Pańskie filmy i czytam blog, ale z powodu rozmaicie różnych od siebie przypadków powoli zaczynam tracić wątek. No niestety, medycyna jest trochę sztuką, przypadków jest naprawdę różnych, różniastych. Ale do rzeczy. Mam do Pana pytanie. Mam -3 i -2,70 dioptrii na jednym i na drugim oku. Obecnie noszę okulary korekcyjne. Marzę o pracy kierowcy tira. I czy jest możliwe zdać na kierowcę zawodowego kategorii C do E? C do E. Wiem, że ciągle Pana o to pytają i pewnie ma Pan dosyć powtarzania w kółko tego samego, dlatego rozwinę owe pytanie. Czy warto oszukiwać lekarza przychodząc w soczewkach? Czy zrobić sobie korekcję laserową wzroku na owe badanie? Czy osoba nosząca stale okulary jest wykluczona z zawodu kierowcy samochodu ciężarowego? Z poważaniem czekam na odpowiedź Tomasz. No, musimy tutaj rozważyć plusy i minusy każdego postępowania i zakładam teoretycznie, że przyszedłeś w przyszedłeś w soczewkach. No, lekarz nie przyłożył się sumiennie do badania, lekarz uprawniony do badań kierowców nie skierował cię na badanie okulistyczne i jakimś cudem przechodzisz to badanie, nie mając przy okazji, nie spełniając przy okazji norm wady wzroku dla kierowcy zawodowego. Akurat nie to, co tutaj zostało wymienione, to raczej mi się wydaje, że ten kandydat na kierowcę powinien przejść, no ale zakładam teoretycznie, że nie przechodzisz tej normy, ale przechodzisz badanie lekarskie. Idziesz potem na psychotesty. W tej chwili psychotesty już nie są za bardzo związane z badaniem wzroku, tak jak kiedyś. Nie ma badania na stereometrze. Także psycholog tam dopuszcza cię też. I co? No, idziesz na kurs, prawda? Idziesz na kurs kategorii C, inwestujesz kilka tysięcy złotych. Z reguły szkoła daje jakiś bonus. No bo sam kurs to jest kurs, robisz świadectwo kwalifikacji, czyli kwalifikację wstępną albo wstępną przyspieszoną, w zależności od Twojego wieku i inwestujesz następne kilka tysięcy i co się może dalej, że tak powiem, stać? Inwestujesz te kilka tysięcy, ale inwestujesz też pewien okres czasu, no kilka miesięcy i co się dalej dzieje? Idziesz powiedzmy na kierowcę zawodowego do jakiejś firmy, ale co zobowiązany jest zrobić pracodawca? Pracodawca dalej zobowiązany jest skierować się na badania lekarskie i często, gęsto zdarza się, że na tych badaniach lekarskich możesz odpaść, trafisz na rzetelnego lekarza, nie spełniasz normy badania wzroku, prawda? I uwalają cię, przy okazji piszą do wojewódzkiego, przepraszam, piszą do starosty, starosta pisze do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy i zabierają ci prawko na zawsze, bo nie spełniasz normy. I niestety nie są to jakieś scenariusze wymyślone przeze mnie na potrzeby tego filmu, są to scenariusze po prostu z mojego osobistego życia, gdzie tacy kierowcy przychodzą do mnie potem po poradę i nie za bardzo co jest zrobić. No potem się zaczyna, zaczynają się w sumie gorzkie żale, no jak to, lekarz powinien wiedzieć, no i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji oszczędnie się gospodaruje prawdą, że tak naprawdę było to na Twoje życzenie, prawda, a lekarz nie był zbyt sumienny. Jest jeszcze gorszy wariant tego wydarzenia, że w jaki sposób udaje Ci się przez kilka lat no trafiasz do tego samego lekarza, ten lekarz powiedzmy cię jakoś tam ciągnie, aż tu nagle co się staje, powiedzmy, rzadko to się kierowcom zawodowym zdarza, ale
jesteś wczorajszy, złapała cię policja, 0,21, prawda, 0,21 promila i jesteś kierowany do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i znowu ci zabierają to prawo jazdy. I znowu nie ma odwołania, prawda? Znaczy odwołanie jest, tylko z reguły nieskuteczne. I w tym momencie, oprócz tego, że pracujesz w zawodzie kierowcy 5, 10, 15, 20 lat, no nie przekwalifikujesz się nagle na szewca, nie wiem, na rozwoziciela pizzy, czy taksówkarza. No taksówkarza prędzej, ale to, że tak powiem, taksówkarz też podlega tym samym normom badania wzroku, co kierowca zawodowy. Także generalnie powiem tak, odradzam. Odradzam przypadek, który gdzieś spotkał mnie rok temu. Przyszedł kierowca autobusu, który gdzieś 20 parę lat temu został przez kogoś dopuszczony. Tak się śmigał tu, śmigał tam, aż w końcu trafił na doktora. No i niestety dostał, że tak powiem, negat od doktora, powiadomienie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, negat w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Wrocławiu, negat w Sosnowcu, coś tam się sądził, tylko po to, żeby tam przeciągnąć, ale niestety prawo jazdy na autobus stracił. I co z tego, że gość, za przeproszeniem, 30 parę lat jeździł bezwypadkowo, no, zmiana lekarza, trafił się ktoś bardziej pryncypialny, przestrzegający sztuki lekarskiej i facet prawo jazdy stracił. Także nie radzę ci brnąć w takie sytuacje, ponieważ no naprawdę w końcu sprawa wychodzi, no i nie wiadomo za bardzo co robić, prawda? Na kogo ma się ten kierowca przekwalifikować, a im dłużej ciągniesz sprawę, tym gorzej, czyli jak jest sprawa pociągnięta krótko, to tracisz tylko kasę i trochę czasu, jak jest pociągnięta długo, to już potem nie wiadomo, kto tam je był winien, natomiast ty tracisz twój zawód, który z reguły wykonujesz całkiem poprawnie, bo czy to widzenie obuoczne jest aż tak potrzebne, czy nie, no sprawa też jest względna. Jeszcze do niedawna normy słuchu były takie, że to po prostu trzeba było słyszeć jak w operze, jak muzyk w operze, potem troszeczkę obniżona, a teraz co? No, norma słuchu jest taka, że masz mnie słyszeć z odległości 1 metra, czyli o takiej jakiejś odległości na moją wyciągniętą rękę. O ile normy słuchu to wywalczyło lobby, że tak powiem, niedosłyszących i głuchych, to wątpię, czy ci się uda po prostu, czy jest jakieś lobby niedowidzących, prawda? No a niestety, no, narząd wzroku jest tutaj podstawą do prowadzenia jakiegoś pojazdu, a nie mówię już o pojeździe zawodowym, który z reguły ma tonaż jakiś kilkudziesięciu ton. Także na tym kończę. Jeżeli masz jakieś swoje doświadczenie związane z nieprawidłowym dopuszczeniem cię jako kierowcy zawodowego, oczywiście ze względu na narząd wzroku, skomentuj to w komentarzu poniżej, jak się twoje losy potoczyły, czy ci się udaje, czy ci się nie udaje, jak się nie udało, to co zrobiłeś, prawda? Padło tam też pytanie o korekcję laserową wzroku. To korekcja jak korekcja, wydaje mi się, że pójdź najpierw w tych okularach, które masz, jeżeli przejdziesz, no to po co ci korekcja, prawda? Jeżeli zrobisz tą korekcję w młodym wieku, to niestety, no, ta korekcja też ma swoje jakieś skutki uboczne, szczególnie jeżeli chodzi o wrażliwość na olśnienie i zdolność do postrzegania widzenia zmierzchowego, wrażliwość na kontrast, prawda? Także na tym jeszcze raz kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, koniecznie skomentuj to wideo, no i oczywiście zapraszam cię do mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy. Możesz się tutaj zasubskrybować po prawej stronie. I do zobaczenia w moim kolejnym wideo.